Miałem wtedy 28 lat i prowadziłem zwykłe, codzienne życie, które wiele osób uznałoby za nieco monotonne. Pracowałem w biurze, a moje zarobki nie były zbyt obfite. Każdy nowy miesiąc był dla mnie walką o przetrwanie, ponieważ na koniec zwykle brakowało mi środków finansowych. Jednak mimo trudności finansowych, zawsze starałem się trzymać swoich zasad i nie pozwalać, by pieniądze zdominowały moje życie. Codziennie po pracy, kiedy słońce zaczynało zachodzić, lubiłem spacerować po pobliskim parku. To był mój sposób na odreagowanie stresu i oderwanie się od codziennych problemów. Jednego wieczoru, podczas jednego z takich spacerów, zauważyłem kobietę siedzącą samotnie na ławce, skupioną nad książką. Kobieta ta była wyjątkowo piękna. Jej włosy były długie i lśniące, a spojrzenie w jej oczach wydawało się pełne tajemniczości. Coś w niej przyciągnęło moją uwagę, sprawiając, że nie mogłem oderwać od niej wzroku. Postanowiłem przełamać swoją nieśmiałość i podejść do niej. Podszedłem cicho i z uśmiechem na twarzy zagadnąłem: ciekawa książka. Kobieta podniosła wzrok i uśmiechnęła się do mnie. Tak, to jedna z moich ulubionych powieści. Mam na imię Anna. Te słowa dodatkowo rozbudziły moje zainteresowanie. Uśmiechnąłem się i odpowiedziałem: miło mi, Anna. Często tu spaceruję po pracy, ale jeszcze nigdy nie spotkałem tu nikogo tak interesującego. Rozpoczęła się miła rozmowa, która układała się naturalnie, jakby znaliśmy się od dawna. Okazało się, że mamy wiele wspólnych zainteresowań i pasji. Anna opowiedziała mi o swoich marzeniach i życiowych celach, a ja czułem, że to spotkanie może zmienić bieg mojego życia. Na koniec rozmowy nie mogłem się powstrzymać przed zapytaniem: Anna, czy może masz ochotę na kolację razem jutro wieczorem? Byłbym bardzo zadowolony, gdybyś się zgodziła. Anna uśmiechnęła się i odpowiedziała: oczywiście, Michał. To brzmi świetnie. Cieszę się, że cię poznałam. Wyszedłem z parku z uśmiechem na twarzy i sercem pełnym nadziei. Następnego dnia miałem umówioną randkę z tą wyjątkową kobietą i nie mogłem się doczekać, co przyniesie przyszłość. Po pierwszej randce z Anną zacząłem regularnie spotykać się z nią. Nasze spotkania stawały się coraz częstsze, a między nami szybko zrodziło się głębokie uczucie. Przez kilka miesięcy nasza relacja rozwijała się w sposób, który sprawiał, że byłem szczęśliwszy niż kiedykolwiek wcześniej. Niemal niespodziewanie Anna zaproponowała, że chciałaby zamieszkać ze mną. Pomimo pewnych wątpliwości, nie potrafiłem powiedzieć nie. Była dla mnie ważna i cieszyłem się perspektywą wspólnego życia. Jednak z czasem zaczęło okazywać się, że to przyniosło ze sobą pewne problemy. Mój budżet i tak nie był zbyt komfortowy, a teraz musiałem utrzymywać nas oboje. To była trudna sytuacja, a moje pensje ledwo wystarczały na pokrycie podstawowych rachunków. Próbowałem przekonać Annę, aby podjęła pracę, abyśmy mogli sobie pomóc finansowo. Myślałem, że to rozsądne rozwiązanie, ale ona była zdecydowana, że to ja powinienem ją utrzymywać. Zaczęło się od niewinnych kłótni, ale z czasem stawały się coraz bardziej uciążliwe. Michał, to ty musisz mnie utrzymywać. To twój obowiązek jako mężczyzny, mówiła z pewnością siebie, a ja czułem się bezradny. Próbowałem ją przekonać, że wspólny trud i praca mogą nas tylko zbliżyć, ale była nieugięta. Nasze kłótnie stawały się coraz bardziej dotkliwe, a atmosfera w domu była napięta. W końcu, zmęczony niekończącymi się sporami, odpuściłem. To było bolesne, ale zrozumiałem, że nie mogę zmusić Anny do podjęcia pracy, jeśli ona sama nie chce tego zrobić. Nie chciałem, aby nasza miłość była obciążeniem, ale także nie zamierzałem utrzymywać jej z własnej kieszeni. Przyjęliśmy stan obecny, ale było to trudne do zaakceptowania. Nasza relacja zaczęła się zmieniać, a ja zastanawiałem się, czy jesteśmy w stanie pokonać te trudności i wrócić do szczęśliwego życia, które mieliśmy na początku. Mieszkałem z Anną przez kilka miesięcy, a nasza relacja była niesamowicie silna. Oprócz trudności finansowych, dogadywaliśmy się świetnie. Dzieliliśmy pasje, rozmawialiśmy do późna w nocy i budowaliśmy wspólne plany na przyszłość. W moim sercu narastało przekonanie, że to właśnie z Anną chcę spędzić resztę życia. Pewnego dnia postanowiłem, że nadszedł czas, aby zrobić kolejny krok.
Przygotowałem niespodziankę i zabrałem Annę z powrotem do parku, w którym się poznaliśmy. To było miejsce, które miało dla nas szczególne znaczenie. Kiedy tam dotarliśmy, obiecałem sobie, że w tej pięknej scenerii wyznam jej swoje uczucia. Zaczęło się od tego, że zaczepiłem ją na tle zachodu słońca, który mienił się odcieniami czerwieni i pomarańczy. Anna, od momentu, kiedy cię poznałem, moje życie zmieniło się na lepsze, powiedziałem, trzymając jej dłoń w swojej. Znalazłem w tobie nie tylko miłość, ale także przyjaciółkę i towarzyszkę na całe życie. Kiedy przyszedł moment, uklęknąłem przed nią i wyjąłem pierścionek zaręczynowy. Serce waliło mi jak oszalałe, ale wiedziałem, że to właściwy krok. Anna chce spędzić z tobą resztę swojego życia. Czy pozwolisz mi być twoim mężem? Anna jednak nie spojrzała na mnie z miłością i wzruszeniem. Zamiast tego tylko się zaśmiała, a jej śmiech był pełen goryczy. Michał, to miłe, że myślisz o takich rzeczach, ale muszę ci coś powiedzieć. Poznałam kogoś innego. Moje serce stanęło na chwilę. Kogoś innego? Ale my jesteśmy razem. Anna przerwała mi. To prawda, ale poznałam kogoś, kto jest w stanie mi dać to, czego potrzebuję. Ktoś, kto jest bogatszy i bardziej zamożny. Czy ty coś takiego masz mi do zaoferowania? Wtedy uświadomiłem sobie, że ona już odeszła. Moje serce zostało rozbite na kawałki. To, co było dla mnie spełnieniem marzeń, dla niej stało się tylko przeszłością. Odpowiedziałem jej cicho: nie, Anna. Nie mam ci tak wiele do zaoferowania jak on. I tak Anna odeszła, zostawiając mnie w parku, z pierścionkiem zaręczynowym w dłoni, a sercem w rozpaczy. To był koniec naszej historii, a ja stałem tam sam, nie wiedząc, jak mam dalej iść naprzód. Po odejściu Anny, moje życie stało się jak ruiną, z której nie wiedziałem, jak się wydostać. Przez pierwsze dni byłem kompletnie załamany. Wszystko, co zbudowałem z Anną, zniknęło w jednej chwili, a serce było rozbite na kawałki. Byłem w rozsypce emocjonalnej i nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Codziennie wracałem do pustego mieszkania, które kiedyś było pełne życia i radości. Wszystko, co mnie otaczało, przypominało mi o tym, co straciłem. Przeglądałem stare zdjęcia, czytałem stare wiadomości tekstowe i wracałem myślami do naszych wspólnych chwil. Ale po kilku przykrych dniach coś we mnie się zmieniło. Zrozumiałem, że nie mogę tak dłużej trwać. Musiałem coś zmienić w swoim życiu. Postanowiłem, że to jest czas, aby zająć się sobą i rozwinąć się jako osoba. Zacząłem czytać więcej książek, edukować się i zgłębiać nowe dziedziny wiedzy. To był sposób, aby odwrócić myśli od bólu i smutku. Kiedy zaczynałem się zagłębiać w naukę i zdobywać nowe umiejętności, poczułem, że odzyskuję kontrolę nad swoim życiem. Postanowiłem także poprawić swoją sylwetkę i zdrowie. Zacząłem regularnie ćwiczyć, dbać o zdrową dietę i odwiedzać siłownię. To było wyzwanie, ale przynoszące pozytywne efekty. Moje ciało stawało się silniejsze, a moja pewność siebie rosła. W miarę jak dni mijały, zaczynałem zauważać, że jestem w stanie funkcjonować bez Anny. W końcu zrozumiałem, że moje życie nie musi zależeć od innej osoby. Byłem gotów do samodzielnego rozwoju i odbudowy życia. To były trudne i bolesne dni, ale stałem się silniejszy. Zrozumiałem, że życie potrafi zaskoczyć nas nieoczekiwanymi zwrotami akcji, ale to, co najważniejsze, to jak reagujemy na te wyzwania. Postanowiłem, że nie pozwolę, aby strata Anny zdefiniowała moją przyszłość. Rok minął od chwili, gdy Anna odeszła, a moje życie zmieniło się nie do poznania. To był rok ciężkiej pracy nad sobą i nad swoim przyszłym życiem. Każdy dzień był walką, ale to była walka, którą wybrałem. Zrozumiałem, że przyszłość leży w moich rękach i byłem gotów ją zbudować od nowa. W ciągu tego roku edukowałem się jak nigdy wcześniej. Pożerałem książki, uczestniczyłem w kursach online, zdobywałem nowe umiejętności. To było nie tylko wspaniałe uzupełnienie mojej wiedzy, ale także sposób na trzymanie myśli z dala od przeszłości. Regularne ćwiczenia stały się moją rutyną. To nie tylko poprawiło moje zdrowie fizyczne, ale także pomogło w budowaniu pewności siebie i wytrwałości.
Każdy trening był przypomnieniem, że jestem silniejszy, zarówno mentalnie, jak i fizycznie. Najważniejsze było to, że oszczędzałem pieniądze. Każdą wolną złotówkę odkładałem na przyszłość. To było trudne, bo moja pensja nadal nie była ogromna, ale miałem cel. Wiedziałem, że kiedy nadejdzie odpowiedni moment, będę miał wystarczająco dużo środków, aby zrealizować swoje marzenia. Po roku rozwoju i pracy nad sobą, doszedłem do wniosku, że przyszedł czas na kolejny krok. Zwolniłem się z mojej dotychczasowej pracy i postanowiłem założyć własną firmę. To był ogromny krok, ale wiedziałem, że muszę podjąć ryzyko, aby osiągnąć sukces. Początki były trudne, nie było to łatwe przedsięwzięcie. Wielokrotnie napotykałem na trudności, ale nie poddawałem się. Miałem wsparcie od przyjaciół, którzy wierzyli we mnie i to mi dawało siłę do działania. W miarę upływu czasu, moja firma zaczęła się rozwijać. Było wiele pracy, ale byłem gotów na to wyzwanie. Odkryłem, że prawdziwa siła tkwi w odwadze, by podjąć działanie i w wytrwałości w dążeniu do swoich celów. Mój rozwój trwał przez cały ten czas, a teraz widziałem, że zmiany, które dokonały się w moim życiu, były warte każdego trudu. Nie było już powrotu do starego życia z Anną. Teraz, patrząc na przyszłość, wiedziałem, że byłem gotów na nowy początek. Minęło trochę czasu od momentu, kiedy zdecydowałem się założyć własną firmę. Początki były trudne, ale wytrwałość i determinacja opłaciły się. Moja firma zaczęła się rozwijać, zdobywać klientów i przynosić zyski. To było wspaniałe uczucie widzieć, że moje wysiłki przynoszą efekty. W miarę jak firma rosła, zyskałem więcej czasu dla siebie. To było coś, o czym marzyłem przez wiele lat. Teraz mogłem poświęcać więcej czasu na rozwijanie swoich zainteresowań, podróże i poznawanie nowych ludzi. Pewnego dnia, kiedy byłem na spotkaniu biznesowym, spotkałem kobietę, która od razu przyciągnęła moją uwagę. Jej imię brzmiało Agnieszka, a jej uśmiech sprawił, że moje serce zabiło mocniej. Rozpoczęliśmy rozmowę i okazało się, że mamy wiele wspólnych zainteresowań i pasji. Nasza relacja rozwijała się bardzo naturalnie. Spotykaliśmy się coraz częściej, a nasza bliskość i zrozumienie dla siebie wzrastały. Byliśmy dla siebie wsparciem i źródłem radości. Po pewnym czasie doszliśmy do wniosku, że to jest miłość tak silna i prawdziwa, jakiej długo nie doświadczałem. Postanowiliśmy związać się ze sobą na stałe i wzięliśmy ślub. To był moment pełen radości i nadziei, moment, który pokazał mi, że życie potrafi przynosić niespodzianki, a miłość może pojawić się, kiedy się tego najmniej spodziewamy. Nasza miłość była inna niż ta, którą wcześniej znałem. Była prawdziwa, silna i pełna zaufania. Agnieszka stała się dla mnie partnerką życiową, a my razem rozpoczęliśmy nową, piękną i obiecującą przyszłość. To było jak odrodzenie, a ja byłem gotów na to, co przyniesie przyszłość. Pewnego dnia, kiedy wracałem z zakupów w pobliskim sklepie, niespodziewanie zobaczyłem Annę. Stała tam, opierając się o koszyk z zakupami, ale jej wygląd znacznie się zmienił od czasu, kiedy się rozstaliśmy. Wydawała się bardziej zestresowana i zmęczona, a jej ubranie i fryzura nie były już tak zadbane. Postanowiłem podejść do niej. Miała wyraźny wyraz zdziwienia na twarzy, kiedy mnie zobaczyła w drogich ciuchach i z pewnością bardziej pewnym siebie niż kiedyś. Ale nie byłem tam, żeby ją obrazić czy wytykać. Chciałem tylko dowiedzieć się, co u niej słychać. Anna, powiedziałem spokojnie. Dawno się nie widzieliśmy. Jak się masz? Anna wydawała się zaskoczona moją obecnością. Odpowiedziała po chwili wahania: cześć, Michał. Rozpoczęliśmy rozmowę, a Anna opowiedziała mi, co się działo przez te lata. Okazało się, że jej wybranek stracił pracę, a po utracie pracy zaczął upijać się. To wszystko doprowadziło do kłopotów finansowych i teraz Anna była w trudnej sytuacji. Anna próbowała mnie przekonać, żeby jej pomóc, ale nie byłem już tym samym człowiekiem, którym byłem kiedyś. Moje życie się zmieniło i nauczyłem się, że każdy jest odpowiedzialny za swoje wybory. Odpowiedziałem spokojnie: Anna, każdy ma to, na co sobie zapracuje. To życie nauczyło mnie, że muszę dbać o siebie i o swoich bliskich.
Jeśli jesteś w trudnej sytuacji, być może powinnaś zastanowić się nad swoimi wyborami. Zapłaciłem za swoje zakupy i wróciłem do domu, gdzie czekała na mnie Agnieszka. Moje serce było teraz pełne miłości i szczęścia i wiedziałem, że podjęcie decyzji o odejściu od Anny i rozpoczęcie nowego życia z Agnieszką było najlepszą rzeczą, jaką mogłem zrobić. To spotkanie z przeszłością pokazało mi, że czasem trzeba iść naprzód, bez względu na to, co przyniesie przyszłość. Nasza historia toczyła się dalej, a życie przynosiło nam wiele wyzwań i radości. Po spotkaniu z Anną, moje myśli skupiły się na tym, co miało teraz największe znaczenie, mojej firmie i moim związku z Agnieszką. Moja firma nadal się rozwijała. Pomimo trudności na początku, udało mi się zbudować solidną i prosperującą działalność. Dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i zgranej ekipie ludzi, którzy byli ze mną od samego początku, osiągaliśmy sukcesy. To było spełnienie mojego zawodowego marzenia. Z Agnieszką budowaliśmy naszą relację, opartą na wzajemnym zaufaniu i miłości. Byliśmy sobie wsparciem w każdej sytuacji, a nasz związek był pełen radości i zrozumienia. Planowaliśmy przyszłość razem, marząc o wspólnych podróżach i kolejnych etapach naszego życia. Nasze życie było teraz inaczej zorganizowane, pełne wspólnych chwil i marzeń. To było życie, które zawsze pragnąłem prowadzić. Historia mojego życia to historia przemiany, nauki na błędach i odkrywania własnej wartości. Wiedziałem teraz, że każdy z nas ma w sobie siłę, aby przekształcać swoje życie i tworzyć przyszłość, na którą zasługuje. To był koniec jednego rozdziału, ale także początek nowego. Wraz z Agnieszką, z nadzieją i optymizmem, czekaliśmy na to, co przyniesie przyszłość, gotowi na nowe przygody i wyzwania.